ZEGARY. Rozdział pierwszy. Stara chata i pamiątka sprzed lat. Twilight wstała o świcie. Przespała zaledwie kilka godzin. Całą noc w snach widziała dziwne obrazy przedstawiające zegary i pergaminy. Nic dziwnego, że wydawała się być naprawdę niewyspana. Oczy same jej się zamykały. W kilka minut ogarnęła się i spakowała. Nie miała ze sobą wielu rzeczy, dlatego łatwo było jej się zabrać. Wyszła z pałacu, zakupiła kilka słodkich bułek w jednym z małych sklepików. Następnie udała się na pocztę. Twilight chciała napisać wiadomość do spajka. Poinformowała go, że zamierza wrócić dopiero wieczorem i poprosiła, by się tym nie martwił. Tuż przed wysłaniem listu dopisała. Jeszcze jedno. Zawiadom pinki, że po ledwie czterech dniach nieobecności nie potrzebuje przyjęcia powitalnego. Dziękuję. Twilight. Dostanie się do Sweet Raspberry powietrznym transportem nie podobało się Twilight, więc odrzuciła ten pomysł od razu. Zamiast tego zdecydowała się na podróż pociągiem. Miała ona potrwać dłużej, pozwalała jednak uniknąć niewygodnych pytań. Wolałabym, żeby Celestia się o tym nie dowiedziała. Pomyślała Twilight, po czym udała się na dworzec. Zakupienie biletów zajęło jej zaledwie kilka minut. Niedługo później pociąg przyjechał. Fioletowy jednorożec zajął miejsce w jednym z pustych przedziałów. O tej porze mało osób podróżowało do Sweet Raspberry. Twilight wygodnie usiadła na miękkim siedzeniu. Po kilku minutach jazdy przypomniała sobie o podarunku od księżniczki, więc postanowiła bliżej mu się przyjrzeć. Wyciągnęła ją z torby i spojrzała na okładkę. Opowieść o przyjaciółkach z nadbiałej rzeki przeczytała na głos. Tytuł wydał jej się trochę sztampowy. Uznała jednak, że skoro to prezent od księżniczki, to na pewno warto ją przeczytać. Już po kilkunastu minutach lektury wiedziała, że Celestia dobrze zrobiła polecając jej tę książkę. Była naprawdę zajmująca. Opowiadała o losach czwórki przyjaciółek. Wraz z lekturą Twilight zaczęła utożsamiać się z jedną z nich, ametyst. Klacz, będąca prostym kucykiem ziemnym, szybko zdobyła jej serce. Znalazła w niej odbicie samej siebie. Obie lubiły zdobywać wiedzę. Obie starały się wszystko dokładnie zaplanować. Dla każdej z nich przyjaciółki były jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Magiczka złapała się na tym, że dopasowuje cechy swoich przyjaciółek do postaci z opowieści. Gdy młoda klacz, jednorożec, bała się rozmawiać z kimkolwiek, kogo nie zna, tłaj od razu pomyślała o Flattershaj. Podczas analizowania zachowań niektórych kucyków, mówiła sobie w myślach: Właśnie tak zachowałaby się Applejack, lub jakbym widziała Rainbow Dash. W ten sposób spędziła całą podróż. Gdy trzeba było wysiadać, okazało się, że Twilight przeczytała już ponad połowę książki. Spakowała lekturę do torby i wyszła. Od razu poznała okolice przypominającą jej dzieciństwo. W powietrzu czuć było zapach malin. Delikatne słońce otaczało wioskę jasną aurą. Przypomnienie sobie drogi do domu Time Rivera nie zajęło Twilight wiele czasu. Już po chwili zobaczyła w oddali znajomą chatkę. Im bardziej się do niej zbliżała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, jak bardzo mieszkanie jest stare i zniszczone. Całość pokryta była brudem i kurzem, a dach w wielu miejscach był całkiem dziurawy. Drzwi okazały się otwarte. Twilight weszła do środka, jednocześnie oświetlając wnętrze mocą swojego rogu. Zawiodła się tym widokiem. W domu nie było już żadnych zegarów, narzędzi, ani jednej pamiątki po dawnym właścicielu. Zwiedzając kolejne pokoje, doszła do pewnego wniosku. Zerwane pajęczyny. Ktoś musiał tam niedawno być. Pomyślała. Na poddaszu też nie znalazła niczego ciekawego. Kurz, kurz i kurz. Gdy schodziła po schodach, usłyszała wołanie z przed domu: Hej, jest tam ktoś? Na początku mocno się przestraszyła. Zdrowy rozsądek na szczęście wziął górę nad paniką. Postanowiła wyjść i porozmawiać z wołającym, kimkolwiek by nie był. Opuściła chatę. Dzień dobry, nazywam się Twilight Sparkle. Chciałam tylko zwiedzić ten stary dom, nic więcej. Miło cię poznać, panienko, odpowiedział żółty ziemny kucyk. Jestem waterbucket, jeśli cię to zainteresuje. Ten dom stał przez tyle lat pusty, nikogo nie obchodził. A teraz nagle wszyscy chcą do niego zajrzeć. Czy powinienem się bać? Ta informacja zainteresowała Twilight. Podeszła bliżej do kucyka. Ktoś tu był przede mną? Ten spojrzał najpierw na nią, a potem na chatę. Tak, zaglądał tu ktoś. Z tego co pamiętam, przedwczoraj. Pracowałem właśnie przy zbiorze malin, aż tu widzę, że do domu zagląda dwójka Pegazów. Jeden czerwony, bardzo intensywnie czerwony, a drugi trudno, trudno powiedzieć ciemnobrązowy? Śmiesznie wyglądał w tych swoich okularach. Wydawały się być na niego trochę za duże. Nie widziałem więcej, patrzyłem z daleka. Nie wie pan, czego mogli tu szukać? Twilight miała nadzieję, że uda jej się dowiedzieć czegoś przydatnego. W końcu w domku nic nie znalazła. A czego ty tam szukałaś? Nie mam pojęcia. To stara ruina, w której od lat nikt nie mieszka. Stoi sobie opuszczona. Kto chciałby tam wchodzić? Twilight postanowiła zignorować pierwsze pytanie kucyka. Zamiast tego drążyła temat. Jak dawno wyprowadził się właściciel domu? To mój stary znajomy i chciałam. Bardzo dawno temu. Żył tu stary zegarmistrz, dość zamknięty w sobie typ pewnego dnia po prostu zebrał swoje rzeczy i gdzieś wyjechał. Nic nikomu nie powiedział. Po prostu zniknął. Od tej pory nikt tutaj nie mieszkał. Nikt też tu nie zaglądał, bo i... po co? Jednorożec stwierdził, że najwyższy czas już opuścić swój trustberry. Dziękuję Panu bardzo za pomoc. To bardzo miło z pana strony, że poświęcił mi pan trochę czasu na rozmowę. Ja niestety muszę już iść. Jeszcze dzisiaj powinnam być w domu, a to kawał drogi stąd. Kucyk zaczął stukać kopytem w ziemię. Spojrzał na Twilight i powiedział: Miła panienko, sądzę, że jeśli jesteś już w Sweet Raspberry, powinnaś udać się do któregoś sklepiku i zakupić nasz słynny, malinowy sok. Lepszego nie znajdziesz w całej ekwestrii. Dziękuję za radę! zawołała Twilight odchodząc. Pomimo sugestii kuca, nie udała się do żadnego sklepu. Pognała prosto na dworzec. Miała nadzieję, że wizyta w domku Time Rivera chociaż trochę rozjaśni sprawę. Zamiast tego, jeszcze bardziej namieszała kucykowi w głowie. Czego ja się właściwie spodziewałam? Zastanawiała się. Pewne informacje jednak udało się zdobyć. Niestety, miast dać odpowiedź. Mnożyły pytania. Po pierwsze, kim są tajemnicze kucyki, które parę dni wcześniej zwiedzały stary dom zegarmistrza? Czego mogły tam szukać? Jakie są ich intencje? Po drugie, Time River zdecydował się opuścić wioskę. Dokąd się przeniósł? Czy kogoś o tym poinformował? Twilight była przekonana, że odpowiedzi nie znajdzie w Sweet Raspberry. Godzinę później już siedziała w pociągu, jedna przesiadka w następnym mieście i będzie mogła jechać prosto do Ponyville, prosto do przyjaciół. Podczas dość długiej podróży Twilight doczytała książkę do końca. Czuła w duchu, że jeszcze kiedyś z pewnością ją przeczyta, a na pewno poszuka innych dzieł tej samej autorki. Znalazła też chwilę czasu, by trochę się zdrzemnąć. Sen dobrze jej zrobił. W końcu wysiadła na stacji nieopodal Ponyville. Gdy szła polną ścieżką w stronę domu, usłyszała znajomy głos: Twilight, Twilight, Twilight! Spojrzała w dal i z zadowoleniem zawołała: Pinki! Różowa klacz podbiegła do przyjaciółki, następnie zaczęła podskakiwać dookoła niej, głośno krzycząc: Twilight, 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 wróciłaś! Cieszę się, że cię widzę, Pinki! Głośno się roześmiała. Nie masz nawet pojęcia, jak w cichych salach Canterlot brakuje twojego dobrego humoru i. hałasu? Twilight nie zdążyła odskoczyć. W jednej chwili różowy kucyk zrobił jej kopytem wielkiego czochrańca na głowie. My też za tobą tęskniłyśmy, nie masz pojęcia, jak dobrze! Nie! Jak wspaniale! Nie! Jak cudownie! Nie! Jak ekstremalnie fantastycznie genialnie jest mieć się kogo poradzić w trudnych sprawach! No tak, jest jeszcze Applejack, ale ona nie jest taka mądra i książkowa! O, pinki. Twilight zarumieniła się. To nic takiego. Poza tym jestem pewna, że świetnie dałyście sobie radę beze mnie. To były tylko cztery dni. Co mogło się stać? Obie poszły w stronę Ponyville. Twilight miarowym, typowym dla siebie krokiem, a Pinkie Pie podskakując i podśpiewując. Po drodze różowy kucyk zdążył streścić większość ostatnich wydarzeń. Nie było to specjalnie trudne. Nic spektakularnego nie działo się ostatnimi czasy w Ponyville. Zanim dotarli do domku w drzewie, w którym mieszkała Twilight, zaczęła się noc. To na razie chodź, ja muszę jeszcze zostawić ciasto, by spokojnie przeleżało przez noc. Jutro rano będę piekła wielki miodowy placek. Dobrze, to trzymaj się. Twilight weszła do swojego przytulnego domku. Zostawiła torbę w kącie. Zanim jeszcze zdołała się dobrze rozejrzeć, podszedł do niej jej wierny asystent. Młody Smok Spike. Cieszę się, że już wróciłaś, Twilight. Miło Cię widzieć, Spike. Służba Canterlot może i siebie nazywać profesjonalną, nie potrafią jednak dać sobie zawsze ze wszystkim radę. Nie to co ty, brakowało mi ciebie. No, jasne. Znów potrzebny był ktoś do brudnej roboty. Na burmuszony Spike odwrócił się plecami do jednorożca. Twilight zaśmiała się. O Spike, wiesz, że nie miałam tego na myśli. Jesteś kimś więcej niż tylko służącym. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Nie obrażaj się. Spojrzała na niego, sugerując mu, że powinien ją przytulić na powitanie. Spike lekko odwrócił głowę, po czym pobiegł w stronę przyjaciółki, już po chwili będąc w jej objęciach. Cieszę się, że ci partacze zwrócili mi cię w jednym kawałku, co ty byś bezem mnie zrobiła? Po kilku minutach oboje siedzieli na piętrze, zajadając domową kolację. Spajkowi najwyraźniej brakowało kogoś, z kim będzie mógł szczerze porozmawiać. W przerwach pomiędzy kęsami, w trakcie kęsów także, z jego smoczych ust wydobywał się potok słów. Nawet nie wiesz, jak ciężko było powstrzymać Pinki od tego przyjęcia. Już zaczynała dmuchać balony. Na szczęście udało mi się ją przekonać, by odłożyła to na przyszły tydzień. Applejack cały dzień pracuje z Big Macintoshem w sadzie. Mają właśnie końcówkę kolejnego sezonu jabłko zbijania. Z tego, co wiem, dobrze sobie radzą. Będziesz to jeść? Rainbow Dash cały dzień robi tylko dwie rzeczy: trenuje i śpi na zmianę. Fluttershy nie ma specjalnych problemów ze swoimi zwierzakami. Ostatnio Zekora dostarczyła jej jakieś lekarstwo. Nie było to chyba jednak nic poważnego. A Rarity? Zapytała niewinnie Twilight. Spike, słysząc to pytanie, wypluł prawie cały sok, który właśnie pił. Nie mam pojęcia a, a co? Su sugerujesz, że szpieguje Rarity? Smog zrobił groźną minę i milcząc, zaczął spoglądać w twarz Twilight. Nie, w żadnym razie. Tylko tak pytam, odpowiedziała z całych sił, tłumiąc śmiech. Spike spojrzał na nią wzrokiem zawodowego detektywa. Skończył jeść swoją kanapkę, przez chwilę wcale się nie odzywał. Wreszcie zapytał. A co właściwie ciebie opóźniło? Napisałaś mi tylko, że musisz odwiedzić pewne miejsce, które kojarzy się z twoim dzieciństwem. O co ci chodziło, o czarodziejskie przedszkole? Twilight ignorowała jego opryskliwą uwagę. Wiesz, musiałam zwiedzić jedną rzecz w Sweet Raspberry. Z tego co pamiętam, nigdy nie było cię tam ze mną. Spędzałam tam kiedyś wakacje. Aż tak bardzo ci zależało, aby odwiedzić miejsce, w którym możesz o mnie zapomnieć? Spike, wiesz, że nie o to chodzi. Po prostu musiałam zbadać to miejsce by zdobyć informację o pewnym kucyku. Wow, to tajne zadanie zlecone ci przez księżniczkę? Spike wydawał się być naprawdę podekscytowany. Equestria znowu znalazła się w niebezpieczeństwie? Twilight zarumieniła się i nieznacznie opuściła głowę. Smok od razu zrozumiał, że coś tutaj się nie zgadza. Prawdę mówiąc, Spike... W tym momencie Twilight zwiesiła głos. Prawdę mówiąc, to księżniczka nie wydała mi żadnego rozkazu. Prosiła mnie nawet, bym się tym nie przejmowała, bym nie robiła nic w tym kierunku. Mały Smok wydawał się być naprawdę zaskoczony. To dlaczego jej nie posłuchałaś? Niczego tu nie rozumiem. Dlaczego właściwie jej nie posłuchałam? Dlatego, że znałam Time Rivera? Bo chciałam poznać prawdę? Na kucykowe niebiosa ja naprawdę nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Nie mam pojęcia, Spike. Znałam tego kucyka. Chciałem się czegoś dowiedzieć, M może coś sobie udowodnić, nie wiem. Obawiam się, że już nic więcej nie mogę zrobić. Przez chwilę siedzieli tak w milczeniu. Spike chciał coś powiedzieć, nic jednak nie przychodziło mu do głowy. Dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli jego przyjaciółka nie postępuje punkt w punkt zgodnie z wolą celestii, to dzieje się coś poważnego. Smok miał szczerą nadzieję, że Twilight zgodzi się mu powiedzieć coś więcej. Nie chciał jej jednak naciskać. Po chwili sama zaczęła mówić bardzo cicho. Nazywał się Time River. Znałam go bardzo krótko, zaledwie jedne wakacje. Przez tak niedługi okres czasu stał się dla mnie kimś naprawdę ważnym. Traktowałam go jak członka rodziny, jak dziadka. Tymczasem księżniczka powiedziała mi, że królestwo ma jakieś problemy, prawdopodobnie związane z jego osobą. Po prostu nie umiem sobie wyobrazić, by ktoś tak spokojny i dobroduszny mógł mieć jakikolwiek związek z czymś złym. Zniknął, nie zostawiając żadnych śladów. Po tym spostrzeżeniu, jedna, krótka myśl pojawiła się w umyśle Twilight. Zanim Spike zdążył w jakikolwiek sposób zareagować, już biegła do swojej szafki. Mocą rogu wyciągnęła z niej szare pudełko to, w którym trzymała swoje najbardziej osobiste rzeczy. Z jakichś powodów nie zaglądała do niego od kilku miesięcy. Postawiła je na biurku. Chwilę po otwarciu zawołała: Mam. Spike podszedł zainteresowany. Spodziewał się jakiegoś interesującego znaleziska. Natomiast mały, kieszonkowy zegarek lekko go rozczarował. Na co ci to? zapytał. Twilight nie odpowiedziała. Przetarła mały, zakurzony przedmiot i przyjrzała się tarczy. Chociaż minęło wiele lat, zegar wciąż wskazywał dobrą godzinę. Najwyraźniej Time River rzeczywiście był wirtuozem swojego fachu. Klacz zaczęła przyglądać się misternym zdobieniom. Nie znalazła jednak niczego, co przykułoby jej uwagę. Zegary. Time River uważał, że mają duszę. Postanowiła przyjrzeć mu się z bliska. Użyła mocy swojego rogu, by przesunąć zegarek bliżej oczu. W jednej chwili, pomiędzy wskazówkami, pojawił się niewielki napis Spike, zawołała Twilight. Najwyraźniej musiałam ujawnić jakiś sekretny znak mocą rogu. Chodź zobacz. Oboje przyjrzeli się niewielkim, błyszczącym na białym tle, niebieskim literom. Były tak małe, że ciężko było odróżnić poszczególne słowa. Po chwili jednak dostrzegli ich znaczenie: zegarmistrz. Sweet Raspberry Dom na wzgórzu. Atawia. Wieża zegarowa. E, o co w tym właściwie chodzi? Spike nie do końca zrozumiał napis. To adres! wyjaśniła Twilight. Celestia mówiła, że zawsze był tajemniczym kucykiem. Prawdopodobnie w Atawi musiał mieć swoją drugą siedzibę. Gdzie leży Atawia? Twilight zdjęła z półki Atlas. Już po chwili bezbłędnie zlokalizowała miejscowość. To małe górskie miasteczko, tuż przy samej granicy Equestrii. Niestety dość daleko stąd. Na piechotę raczej się tam nie dojdzie. Schowała Atlas i jeszcze raz przyjrzała się zegarkowi. Zaraz potem położyła go na biurku. Co teraz? Zapytał Spike. Co teraz? Twilight po raz kolejny w ciągu kilku ostatnich dni poczuła się zagubiona. Burza przetaczała się przez jej myśl. W głowie ciągle brzmiały jej słowa księżniczki Celestii. Jestem przekonana, że moc elementów nie będzie niezbędna w tym przypadku. Czy naprawdę chodziło tu jednak o elementy? Może Twilight chciała sama dowiedzieć się prawdy. Po krótkim przemyśleniu była już pewna jednej rzeczy. Jeśli teraz zostawi te poszukiwania, do końca życia będzie sobie prawić z tego powodu wyrzuty. Pojadę tam. Zwariowałaś? Spike wyglądał na naprawdę zaskoczonego. Spodziewasz się, że coś tam znajdziesz? Sama mówiłaś, że księżniczce nie podobał się ten pomysł. Dobrze ci radzę. Porzuć swoje poszukiwania. Co innego możesz zrobić? Twilight spojrzała w oczy asystenta. Nie mogę. Wiem, że to nie zadanie dla elementów harmonii. Wiem, że księżniczce może nie podobać się to, co robię. Ale wiem też, że z całą pewnością będę żałować, jeśli nie zrobię niczego. Dlatego jutro rano jadę do Atawi. Tak, po prostu? Tak, Spike. Nie spodziewam się tam znaleźć niczego naprawdę ważnego, ale jeśli dopiszę mi szczęście, to może chociaż trochę zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tego mi właśnie brakuje możliwości zrozumienia, stwierdziła w myślach Twilight. Udała się w stronę łóżka. Mimo krótkiej drzemki w pociągu, wciąż dokuczał jej brak snu. — Muszę się wyspać. Od dłuższego czasu jestem w podróży. Jutro rano już mnie tu nie będzie. Gdyby przyjaciółki się pytały, powiedz im, że musiałam pilnie wyjechać. Postaraj się nie zdradzić, dlaczego to robię, ani dokąd jadę. — Nie zabierzesz mnie ze sobą? — Nie, Spike, to kiepski pomysł. Zajmij się tu wszystkim pod moją nieobecność. Nie sądzę, by miało to długo potrwać. Smog zgasił światło i poszedł spać do swojego legowiska. Podobnie jak Twilight, też chciał to wszystko zrozumieć. Nie wychodziło mu to najlepiej. Z każdą chwilą martwił się coraz bardziej.